Tak, no nie ukrywam, że przez pandemię, przez koronawirusa chcieliśmy troszkę pokazać mieszkańcom, że poza koronawirusem również jest to życie takie patriotyczne, życie związane z ojczyzną, związane z symbolami i przez takie krótkie fragmenty uroczystości związanych ze świętem flagi narodowej, jutro z Konstytucją 3 maja, chcemy pokazać mieszkańcom, że jednak życie w mieście toczy się nadal, że życie w mieście toczy się coraz lepiej i mimo tej pandemii dajemy radę, wszystko idzie jak najlepiej. Jak w dzisiejszych czasach mówić o wolności? No to jest bardzo trudne pytanie i bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim najważniejsze w dzisiejszych czasach to jest zdrowie. I jeżeli będzie zdrowie, to słowo wolność będzie odmieniana przez różne przymiotniki i będzie tym, co była przed pandemią, czyli mogliśmy chodzić bez maseczek, mogliśmy przemieszczać się w dowolne miejsca, te odległości między osobami były zdecydowanie bliższe, ale myślę, że ten okres bardzo szybko minie i wrócimy do rzeczywistości, a potem będziemy tylko wspominać i opowiadać, że taka sytuacja miała miejsce, a mimo wszystko, żeśmy sobie z nią poradzili i wyszliśmy z niej obronną ręką. Dziękuję.